O tym, że Dąbrowianie mają otwarte serca i są chętni do pomocy, wspominaliśmy już kilkakrotnie. Kolejne potwierdzenie tej postawy znaleźliśmy w ubiegłym tygodniu w Łazach. Mamy między innymi pana, który rok temu był gościem na naszej gali wolontariatu i on prowadzi kancelarię prawną i pomaga naszym podopiecznym, mimo że to robi na terenie Dąbrowy Górniczej. W ubiegłym roku miałem zaszczyt pierwszy raz się z Państwem spotkać. Dzisiaj mam podwójny zaszczyt, ponieważ widzę Państwa po raz kolejny i odbieram dzisiaj tą statuetkę. Pod tym kątem jestem nią bardzo onieśmielony, dlatego że moja dotychczasowa działalność w wolontariacie szeroko rozumianym była podyktowana potrzebą serca, a nie potrzebą zdobywania laurów, ale jest to faktycznie bardzo miłe, za co bardzo serdecznie dziękuję. Dla takich ludzi jak pan Bartosz organizuje się w Łazach specjalne wydarzenia. Jest czwarta, kolejna gala wolontariatu, na której chcemy uhonorować ludzi, którzy z nami, z Ośrodkiem Pomocy Społecznej aktywnie współpracują. W tej gali chcemy uhonorować w 6 kategoriach. Chcemy mieć społecznika roku, chcemy mieć ludzi, którzy będą uhonorowani złotymi laurami, laurami wolontariatu. Będą to dobroczyńcy, darczyńcy. Podziękować oficjalnie, bo tak naprawdę nie ma takiej imprezy, nie ma takiego spotkania, gdzie moglibyśmy podziękować tym ludziom. Ta gala jest po to, że po prostu im dziękujemy. Idea wolontariatu szerzy się w naszej społeczności od lat, stąd taka aktywna postawa w tej kwestii. Nasz wolontariat działa przede wszystkim na wolontariuszach, którzy pomagają nam w organizacji zajęć w siedzibie środowiskowej Stokrotka. Odwiedzają nas systematycznie, są również byli wychowankowie świetlicy środowiskowej, obecnie też są wolontariuszami. Pomaganie to jest naturalna rzecz, to nie jest nic wielkiego, tu nie ma żadnych wielkich idei. To jest taka definicja człowieczeństwa, że ludzie popełniają błędy, pomagają też również. Uważam, że dzisiaj, żeby poszerzyć działalność instytucji, które zajmują się pomaganiem drugiemu człowiekowi, czyli takie ośrodki pomocy społecznej, powinny właśnie być wspierane poprzez takie inicjatywy. Z całą pewnością jest to bardzo dobre narzędzie dla nas, ponieważ my też zmieniamy wizerunek instytucji pomocy społecznej przez to, że jakby mamy dodatkowe narzędzie, mamy dodatkowe takie wsparcie naszej pracy. Także to na pewno jest szalenie ważna sprawa. Bogusław Linda powiedział, że pomaganie było kiedyś czymś normalnym, czymś naturalnym, a teraz stało się modne. My jednak uważamy w naszej małej społeczności, że nie jest to modne, tylko po prostu to wypływa z serca, z potrzeby ludzkiej. I oby tak dalej, bo warto pomagać wszędzie, każdemu i na różne sposoby. Warto też doceniać tych, którzy otwierają serca, tak jak to miało miejsce na przykład na gali w Łazach.